czytałem w tych poradach dla kierowników duchowych. Kto tam z czcigodnych niewiast pamięta, takie słowa księdza Honeya padały, jak kierownik duchowy ma do czynienia z niewieścią duszą, że musi pamiętać, że kobieta niejako zazdrości instynktownie ze względu na naturę, którą teraz dopowiadam, to jest naturę, którą ma, że się chce podobać. Chce się podobać. No to właśnie w niewieścim sposobie odnoszenia do rzeczywistości jest, że ja chcę zmieniać świat przez obłaskawianie. Będę dobry dla innych, będzie miła atmosfera. Przykład, pani jechała z nami, który to tam był listopada, pan Mosakowski nas zapraszał, mnie zapraszał na poświęcenie studia swojego. Jechała pani, jechał pan święty, pan Zygarłowski i zabieraliśmy po drodze spóźnioną panią Olgę Bojar. Po drodze okazało się, że święty pamięci Jerzy Zgarłowski nie zatankował paliwa. Na autostradzie zabrakło paliwa. Trzeba było, że nas holował 30 km samochód. Święty pamięci Jerzy Zgarłowski wszystko załatwił sprawnie, tak, no geniusz po prostu. Poprosił kierowcę, zawiózł nas. No rzecz, że nie szło już trafić w punkt godziny, którą mieliśmy być. No więc ja prowadziłem samochód, pani jechała, starsza pani, pan święty będzie Jerzy Zygarłowski, starszy pan. To Olga, zadzwoń do pana Mosakowskiego, powiedz, że się spóźnimy. I między nami trwa rozmowa w samochodzie czterech osób, taka normalna rozmowa, no dwoje starszych osób, pan szanowny Jerzy, świętej pamięci, pani szanowna, ja też jako ksiądz i pani Olga i tak rozmawiamy normalnie. Nagle jest telefon do pana Mosakowskiego, halo, pan Rafał? Panie Rafale, i nie wiem, czy na głośno zrobione, pan Rafał, jak odebrał telefon, a usłyszał owe halo, czy to pan Rafał, to w jednym momencie zmienił ton głosu. Rozmawiał jak anioł z anielicą. Zrobiło się w samochodzie upojnie, wprost duszno. Rozmawiała młoda, pomyślałbyś, niewinna dziewczyna z facetem, który jest rozwodnikiem, zostawił swoją żonę, małą, z prostego tylko powodu, że z prostej przyczyny, żeby usprawiedliwić nasze niestawienie się na godzinę. Owa młoda dama stała się w jednym momencie urzekająca, a pan Rafał stał się pod wpływem owego urzeczenia. Wszyscy na to patrzyliśmy. Mnie się gotowało w środku. Jak to tak można? Nie znałem w ogóle od tej strony, że niewiasty tak potrafią. A to nie tylko niewiasty. Jak do sklepu chodzisz, przecież się tak dzieje. Kobieta może mieć, no, że myśli o dziecku, kto tam się moim dzieckiem zajmuje, a czy ono jest jakoś zadbane, bo ona tu w pracy jest. I w jednym momencie przychodzi klient, no i jak jest dobrą w swoim zawodzie, to w jednym momencie potrafi. Witam pana serdecznie, jak miły dzisiaj dzień jest, że przyszedł do mnie pierwszy klient. No i dajmy na to tona asfaltu sprzedana. Jak się tak umie zrobić? Pan dzisiaj, panie, przywiózł tutaj na mszę świętą, a proponował pan? Proponował pan. No to dobrze, znaczy mam poważną winę. Bo niech pan ma świadomość, że tu w tej społeczności, dajmy na to, jak jakaś niewiasta się dziwuje, że a to w pierwszy dzień świąt nie będzie mszy świętej o 19:00? To jest informacja, żeby się pan zainteresował, że na tą 19:00 niewiasta nie ma czym dojechać do tutaj na mszę. W związku z tym, jak pan jedzie z Ostrowa, to powinien wkalkulować, że jadąc zabierze tą niewiastę albo zadzwoni, zapyta. Natomiast nie może pan liczyć, że owa niewiasta zadzwoni i powie, panie Mieczysławie, jest pierwszy dzień świąt, nie ma czym dojechać, czy pan mógłby pomóc albo do szanownego pana. Czyli proszę powiedzieć, jak mamy taki sposób bytowania, to w zasadzie każde małżeństwo zostanie rozwalone.
Dlatego, że w ciągu dnia stanie się tyle sytuacji, na tyle sytuacji w dniu Pan zasłuży, że żona będzie z Pana niezadowolona, że Pan nie będzie nic wiedział, a ona już będzie miała w kubku tyle poukładanych to, że została zraniona w swoim uczuciu, że Pan nie pomyślał o tym, o czym ona dobrze wie, a Panu nie przyszło, bo Pan na inny sposób patrzy na rzeczywistość. To znaczy, że jak ktoś potrzebuje książkę, to poprosi, podaj mi książkę. Przeczytaj mi. Byłem tu na kiełbasie z 3 miesiące temu. Tu, gdzie jeżdżę, tam dwóch braci jest, taki pan Przemysław i pan Mariusz, tacy na schwał chłopy. I pytam, na kogo mam głosować? Czy to przed październikiem był? On mówi, to ksiądz nas pyta, to no, ale za chwilę się poczuli dumni. A mówię, no bo jak jadę, tu jechałem wtedy z Junikowa i co plakat, to jakaś, no, konkurs piękności. Konkurs piękności. Ale pan Przemysław i pan drugi Mariusz mówi, jak to na kogo, ksiądz? No i tam chyba na PO, bo ładne kobiety tylko tam są. Więc proszę zwrócić uwagę, bardzo łatwo, ładnie do liberalnej roboty nadają się kobiety młode i ładne. Bardzo się, same się garną takie roboty. Katolik wie, że urok prawdziwy kobiety jest nie w ciele, tylko w duszy. Mężczyzna w jakimś momencie to wie, jak pojmał ładną żonę, ale na starość widzi, że głupota. No, o czym rozmawiać z kobietą? Urody już nie ma. Pani Maryla Rodowicz będzie nam śpiewać do końca świata, a jak sama się zestarzeje już i umrze, to jej piosenki będą do końca świata. A prawdopodobnie jakby się nawracała, to księdza katolickiego nie dopuszczą. Będą pilnować, żeby nie doszedł ksiądz katolicki, tak jak do Chopina się udało cudownie księdzu dojść, żeby Chopin się nawrócił. Ale nie każdy musi sobie na to zasłużyć, wymodlić. Nie wiem, czy pani Rodowicz ma takie zasługi, żeby ksiądz z posługą ostatniego namaszczenia przyszedł, jak już się zapadnie w sobie i będzie wyglądać, wypadną zęby. No to są implanty, tak? No ale już będzie widać, że to już tak za chwilę śmierć.